Nieistniejąca cegielnia Świerczewo, jedna z największych, które funkcjonowały w obrębie szacht na poznańskim Świerczewie. Powstała w 1907 roku, działała do 1971 roku, kiedy to została zniszczona przez pożar. Podczas walk o Poznań w 1945 roku szachty i okolice cegielni były areną silnych starć i zaciekłego oporu Niemców. Widok z wieży widokowej, tutaj jest właśnie, na szachty. Niedaleko znajduje się ta właśnie cegielnia. Stara cegielnia na Świerczewie. Jak widać, stan katastrofy. Monitorowany, co z tego? Ani drewniany dach. Jedna wielka ruina. Kolejna część. Budynku. To samo hasło co na poprzednim. Nie napawa to optymizmem, aczkolwiek młodzi ludzie znaleźli sobie fajny sposób na wykorzystanie tych ruin, można to tak nazwać. I jeżdżą sobie tutaj na rolkach, wrotkach, rowerach. I ludzie, którzy to wykorzystali. Coś jest tutaj jeszcze? Tak. Śmietnik. Niestety. Dzisiaj mało mówienia, więcej pokazywania. Jest tu również także i wielki komin. Ła. No. Podejrzewam, że byli śmiałkowie, którzy tam wchodzili. Oja. No ja jednak do takich śmiałków nie należy. Ale nie powiem, klimatyczne miejsce. Jakby jeszcze nie było tak zaśmiecone. Może w ogóle by było super. Miejsce ogólnodostępne.
widok na starą cegielnię, a raczej to, co z niej już pozostało. Tu jeszcze były budynki obok. O, nawet jest ścieczka. Ostatnio jak byłem, było zarośnięte. Nie dałoby tam rady wejść bez przedzierania się przez chaszcze. No dzisiaj wejście jest. No. Dach już jest bliżej niż bliżej ziemi niż niżej. No nic ciekawego. Po prostu ruiny. Szkoda, że nikt z tym nic nie robi. Można by tu coś z jakąś, powiązać z jakąś kulturą, sztuką, no czymkolwiek. Ale nie. Polska to dziwny kraj jednak.